Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 26 lipca 2023 roku doszło do zamachu stanu w Nigrze. Dokonała go gwardia przyboczna prezydenta Mohammada Bazuma. Jeden z puczystów, pułkownik Amadu Abdraman, powiedział, że jest to wynik ciągłego pogarszania się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, a także złego zarządzania krajem w obszarze gospodarki i relacji społecznych. Przez wiele godzin nie było żadnej reakcji regularnej armii, regularnego wojska, no, gdyby ta poparła prezydenta Bazuma, ten pucz zostałby prawdopodobnie bardzo szybko zdławiony. Natomiast też trzeba zauważyć, że prezydent Bazum oraz minister spraw zagranicznych Hasumi Masudu wezwali mieszkańców Nigru, aby przeciwstawili się Puczystą, no ale zaraz potem prezydenta internowano. Prezydenta Nigru całkowicie nie odcięto od świata, ma możliwość komunikowania się chociażby telefonicznego czy używania przynajmniej w określonym zakresie mediów społecznościowych, rozmawiał m.in. telefonicznie z sekretarzem Stanu Stanów Zjednoczonych, Antonem Blinkenem. Ten zamach stanu został potępiony przez wspólnotę gospodarczą państw Afryki Zachodniej ECOWAS, także oczywiście przez ONZ. Bardzo tutaj nerwowo zareagował także MSZ Francji. No ta sytuacja w Nigrze jest obecnie dosyć trudna do określenia. Raczej nie ma tutaj żadnych większych starć, starć zbrojnych. No ale też, co ciekawe, od razu pojawiły się, zwłaszcza w zachodnich mediach, oskarżenia, że ten zamach stanu może być zewnętrzną ingerencją. No i została oskarżona o to, o to Federacja Rosyjska, a konkretnie najemnicza rosyjska grupa Wagnera. Też warto zauważyć, że cały ten region jest targany w ostatnich lata, latach puczami. Zresztą te wydarzenia w Nigrze to już siódmy zamach stanu w tej części Afryki od 2020 roku. Natomiast jeżeli chodzi o zwiększanie Obecności Rosji w Afryce, to oczywiście ma to miejsce chociażby w Mali czy w Burkina Faso, skąd wycofały się walczące z dżihadystami działającymi na skraju Sahary wojska francuskie. A grupa Wagnera miała w założeniu wypełnić tę te, te lukę. Sam prezydent Bazoum jest, no można powiedzieć, jednym z takich. Bardzo prozachodnich przywódców w Afryce subsaharyjskiej, i to jednym, trzeba powiedzieć wprost, z nielicznych. Z nielicznych. Oczywiście nie jest tak, że popierał na przykład Ukrainę, popierał Ukrainę w wojnie z Rosją, tak nie było, natomiast był dla Zachodu niezwykle ważnym sojusznikiem, bo przede wszystkim pozwolił na otwarcie w baz wojskowych. Francji i Stanów Zjednoczonych. Tutaj trzeba zdecydowanie podkreślić, że to z Nigru startują amerykańskie drony bojowe i zwiadowcze. W tym kraju Amerykanie mają około 800 swoich żołnierzy. Też trzeba zauważyć, że prezydent Bazum był pierwszym w pełni demokratycznie wybranym prezydentem od czasu uzyskania przez Niger. Niepodległości w 1960 roku. Nie no, jest oczywiście też zaskoczeniem, że Niger ma bardzo długą tradycję wojskowej dyktatury, a cywilne władze zostały właśnie obalone, już po raz piąty w historii. No ale tutaj pojawia się zasadnicze i fundamentalne pytanie w jaki sposób ten zamach stanu może wpłynąć na bezpieczeństwo w regionie, ale także bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej. Wielu ekspertów podkreśla, że Niger to już właściwie Ostatni taki bastion Francji i w ogóle z zachodu w tym regionie Afryki. No, po tych zamachach stanu i przejęcia władzy przez niechętnych Francji wojskowych, czy to w Mali, czy w Burkina Faso, czy też w Republice Środkowoafrykańskiej, to właśnie Niger stał się takim obszarem swożniowym, kluczowym dla utrzymania wpływów. Zachodnich. To także bardzo istotny partner handlowy dla Francji i też nie wolno o tym zapominać. Niger dostarcza Francji około 18% uranu dla francuskiej energetyki. Jądrowej. Blisko 1,4 całego uranu zużywana w Unii Europejskiej wydobywana jest właśnie w Nigrze. Francja po wycofaniu swoich sił wojskowych w 2022 roku z Mali przeniosła je właśnie do Nigru, licząc, że ten kraj będzie takim stabilnym obszarem wpływów właśnie francuskich czy szeroko pojętych zachodnich w tej, w te, w tej części Afryki. Póki co puczyści, którzy sformowali tak zwaną Narodową Radę Ochrony Ojczyzny, nie wygłaszają żadnych antyzachodnich czy antyfrancuskich oświadczeń, ale to oczywiście może się, to może się zmienić. Nie jest wykluczone, że ewentualne Wyrzucenie wojsk zachodnich mogłoby skończyć się na przykład wejściem na ich miejsce Wagnerowców albo jakiejś innej formy rosyjskiej, na przykład obecności w tym, w tym kraju. Co ciekawe, ten pucz odbywa się w trakcie, w trakcie kolejnego szczytu Rosja-Afryka, który odbywa się w Sankt Petersburgu. Temu szczytowi zresztą poświęcę osobny odcinek podcastu geopolitycznego. Reasumując, myślę, że należy zwrócić uwagę na pewien trend, na pewien proces geopolityczny, jakim jest wypieranie wpływów zachodnich przez, przez Chiny i przez Rosję. Dzieje się to właśnie na obszarach tradycyjnych wpływów francuskich. Jest to szczególnie widoczne, jeśli chodzi o wpływy rosyjskie, ale biorąc pod uwagę cały kontynent, no trzeba tutaj podkreślić, że chiński kapitał bardzo skutecznie konkuruje zarówno z kapitałem europejskim, jak i z kapitałem amerykańskim i w tym kontekście gdy jeśli spojrzymy na grupę BRICS to zdobywa ona znaczącą przewagę, jeśli chodzi o obecność, wpływy polityczne właśnie na, na, czarnym, na czarnym lądzie, na kontynencie afrykańskim. I myślę, że jest to proces, który będzie, będzie postępował. Zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych i no, sojuszników amerykańskich, wielu członków NATO w, we wspieraniu Ukrainy w wojnie przeciwko Rosji, we swoistą proxy war, niewątpliwie przyczynia się także do osłabienia wpływów tych państw w Afryce. Dziękuję Państwu za uwagę.